Weszliśmy w nowy rok już bez Benedykta XVI. Dopiero jego śmierć jakby uwydatniła tę postać, dlatego że to już jest 10 lat od czasu, kiedy się wycofał, został konsekwentnie zamknięty w swoim klasztorku, w ogrodach watykańskich, także świat o nim zapomniał. Dopiero po jego śmierci nagle wyłaniała się na nowo jego postać, została doceniona, pisano Mozart teologii, pisano ostatni ojciec Kościoła, pisano ostatni świadek Soboru Watykańskiego II. Mówiono o nim człowiek, który ma inteligencję 12 profesorów, a wiarę podobną do dziecka przygotowującego się do pierwszej komunii. To jest ten człowiek, który całe swoje życie, cały swój geniusz, swoją kompetencję rzucił, żeby ratować i wspierać wiarę człowieka prostego.